relacja z indywidualnych mistrzostw Polski z finału, który odbył się w Zielonej Górze. Wczorajszym rozmawiałem właśnie z Andrzejem Kuszczą i przypominaliśmy sobie te lata 82, kiedy to on zdobył tytuł mistrza Polski. Golob, mając 18 lat, zdobył brązowy medal mistrzostw Polski. Co ty na to? No, dobry jest. Chciałbym z przodu być, w czołówce. Jak ocenia pan publiczność zielonogórską? Publiczność jest sprawiedliwa. Zawodami. Indywidualne mistrzostwa Polski na żużlu Zielona Góra 92 za otwarte. Maciej Jaworek, który jest w tym finale tegorocznym, jedynym zawodnikiem, który zaprosił się zawodnicy miejscowi, to kibice przyjezdni. Na prowadzeniu już dosyć znaczną przewagą Sławomir Dudek. Kolejny atak Andrzeja Zaleckiego i on wychodzi na drugą pozycję. Tak więc dobry start. Niebieskim Piotr Leśniowski, w kasku białym Jerzy Mordel i w kasku żółtym wystartowali zawodnicy i po raz kolejny bardzo dobry start Tomasza Goloba, próbuje po zewnętrznej i zwycięża w wyścigu Tomasz Golob w czasie 67,2 sekundy, a Papora Toruń i po 4 punkty Piotr Baron, Sparta, Astro Wrocław i Robert Stawina, a Papor Toruń, to jest galeria. Nasza ulubiona galeria na drzewie. Wolą jednak oglądać zawody. Final na prowadzeniu Tomasz Golob. Na drugiej pozycji Jarosław Szymkowiak. Wszyscy kibice obserwują ten wyścig na stojąco. I teraz po zewnętrznej atakuje Jarosław Szymkowiak i wyprzedza, proszę Państwa, Tomasza Goloba. Zwycięża w tym wyścigu po wspaniałej jeździe. Do końca walczył Jarosław Szymkowiak i po prostu defekt Tomasz Golob w końcowej fazie tirem Dudkiem. Jak Państwo widzą, zdenerwowany Tomasz Golob. Na drugiej pozycji Jarosław Szymolszewski, teraz minięty przez Sławomira Dudka. Sławomir Dudek i żółty Maciej Jaworek. Bardzo dobry start Piotra Barona. Oj, i upadek. Zanim Mirosław Kowalik i próbuje go desperackim atakiem atakować Jarosław Szymkowiak i on wychodzi na drugą pozycję. Bardzo ładna akcja Jarosław Szymkowiaka i mogę Państwu powiedzieć, że indywidualnym mistrzem Polski na żużlu zostaje Tomasz Golob, Polonia Bydgoszcz. Zawodnicy odkorkowują szampany i coś. No może mistrza bym nie zdobył dzisiaj, ale niestety dwa defekty miałem motocykla i uciekło mi przez to może kilka punktów. Jeszcze jedno pytanie. Kto był Pana faworytem, głównym faworytem przed finałem? No moim czarnym koniem był Andrzej Zarzecki. Którzy startowali w finale indywidualnym. Komentarza i prezes Zbigniew Morawski. W dzisiejszym finale indywidualnych mistrzostw Polski. Zawody odbyły się w tym regulaminowym terminie. Był emocjonujący, jak Państwo już się wiedzieli. Nasi zawodnicy pojechali zgodnie z planami i mi się wydaje, że to jest dobra szkoła na przyszły rok.